Cisza, ludzie, nagranie leci. No cześć. Cześć, witam was. Jestem Ninekez, a to jest Black Ops 2, czyli najnowsze Call of Duty, tryb multiplayer. No i co? I przedstawię wam moje takie pierwsze wrażenia po pierwszych około 2 godzinach grania w trybie multiplayer z tą grą. Zaczynamy tutaj. To będzie w tle leciał sobie drużynowy deathmatch. I to od razu mówię, to jest chyba najlepsza partia, jaką udało mi się wykręcić tutaj na razie. Bo tak ogólnie dostawałem po dubsku sakramencko tutaj. I raczej wyniki były na poziomie ratio, powiedzmy gdzieś 0,5-0,6. Jak było 0,7, to było nieźle. Ale tak jak mówię, to będzie jeden, to jest nagrany jeden z lepszych meczów. Zagram tutaj M-Tarem z paroma dodatkami, które tam mogliście widzieć z boku. No i co? I przedstawię wam chyba parę moich takich pierwszych wrażeń na gorąco z tej gry i jak ja to odbieram. Od razu mówię, to, że dostaję w dupsko, nie wpływa nijak na odbiór tej gry jak na razie, bo przynajmniej tutaj widzę, że to po prostu jest wynik mojego braku umiejętności, braku jakiegokolwiek doświadczenia z tą grą i stąd biorą się słabe wyniki. Natomiast tak, gra mi się bardzo przyjemnie. W zasadzie ciężko mi się o coś przyczepić, szczerze mówiąc, pomijając oczywiście jakiś aspekt graficzny. To ciężko mi się przyczepić jakieś poważne rzeczy, bo poza początkowymi problemami z uruchomieniem tej gry, ale to nie było nic takiego wielkiego, to w zasadzie w samej grze nie widzę jakichś poważnych bugów czy błędów takiego jakby wieku dziecięcego tej gry. To nie jest to, co było w Medal of Honor, gdzie po prostu kurwica sięgała zenitu z powodu jakichś przeróżnych, durnych problemów. Tutaj po 2 godzinach nie spotkałem jeszcze ani jednej takiej sytuacji, żebym po prostu mógł narzekać na niedopracowanie czy na tego typu sprawy. Ginę jak mucha, dlatego że po prostu nie potrafię grać, a inni grają 100 razy lepiej, pewnie dlatego, że po prostu już w tą serię Call of Duty znają na wylot. Też musicie wziąć pod uwagę, moja opinia z tej gry to jest opinia człowieka, który z serią Call of Duty w multiplayer spędził powiedzmy godzinę w Modern Warfare 3 i to jest tyle, więc nie mam jakichś tutaj naleciałości z przeszłości, nie mam tutaj żadnych uprzedzeń czy wspomnień związanych z Black Ops 1, z poprzednimi Modern Warfare'ami czy tam z wcześniejszych jeszcze części Call of Duty. Także patrzę na świeżo, oceniam konkretnie ten produkt, nie oceniam jak Call of Duty rozwinęło się w stosunku do poprzednich części, czy jest lepsze, czy jest gorsze, bo po prostu na ten temat nie mam jak na razie bladego pojęcia. Dlatego mój punkt widzenia i moja ocena na razie to jest po prostu ocena, który dopiero odkrywa tą grę i jest to po prostu jak dla niego praktycznie pierwsza część multiplayer. Zabawy w trybie multiplayer z Call of Duty. No więc dobra. Co mi się podoba? Podoba mi się na pewno prędkość akcji, podoba mi się na pewno płynność. Wszystko, nie ma żadnych problemów z optymalizacją. Na moim komputerze wszystko śmiga bez problemu, bez żadnych przycięć. Nie mam też problemów z lagami jak na razie. Bardzo podoba mi się wystrój i aranżacja tutaj map, jak one są zrobione. Widać, że ludzie, którzy... Ja nie wiem, czy te mapy są jakoś wzorowane, czy są podobne od map w innych poprzednich częściach. Natomiast jak dla mnie widać, że ludzie, którzy projektują mapy dla Call of Duty, to są ludzie, którzy spędzili w tej pracy dużo czasu i wiedzą, jak to zrobić, czego nie można powiedzieć na przykład o Medal of Honor. Te mapy są tu po prostu dużo lepsze, jak dla mnie. Przynajmniej do tego typu rozgrywki. Jest masę przejść, masę możliwości dostania się w przeróżne punkty. A może nawet jak mówię masę, to przesada, to w każdym razie większość miejsc ma jakieś kilka punktów, z których je można ostrzelać, z których można je zaatakować, zdobyć. Także mapy są dla mnie bardzo dobre, są zróżnicowane. Tutaj gramy jakąś taką, widzicie, mapę miasteczkową w mieście. Jest mapa na lotniskowcu, jest mapa też jakieś takie bardziej lesiste, dżunglowate klimaty. Mapa, która się tam, akcja dzieje gdzieś w centrum handlowym, dyskoteka, te sprawy. Ogólnie klimat jest bardzo różnorodny. Co mnie jedno zaskoczyło, wielu było negatywnie nastawionych i wielu mówiło źle o tym, że ta seria ma zmierzyć w kierunku teraz takiego futurystycznego podejścia, że to ma być umiejscowione w przyszłości. Nie wiem, jak wygląda kampania, bo jeszcze w nią nie grałem. Natomiast generalnie w trybie multiplayer jak na razie ja tutaj nie odczuwam praktycznie żadnych
nawiązań, czy w ogóle czegoś w stylu futurystyczności tej akcji. Czasami gdzieś tam niektóre mapy mają jakieś, powiedzmy, elementy wystroju, które wskazują, że może to być usytuowane w czasie bardziej do przodu niż my teraz jesteśmy. Natomiast jako taka sama rozgrywka bardzo przypomina Modern Warfare. Bronie są normalne, nie mają żadnych cudownych laserowych możliwości, czy tam wodotrysków, które obecnie jakby są nie do pomyślenia. Także tutaj jakby ten tryb multiplayer, ciężko powiedzieć, by był w ogóle w jakiś sposób znaczący, przynajmniej ja to tak odbieram, usadowiony w przyszłości. Także jakby ten zarzut mogę odeprzeć. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ponieważ by to wyglądało, gdyby było więcej rzeczy zaczerpnięte jakby z science fiction, no ale tutaj nic takiego nie ma miejsca i mi to nie przeszkadza, także jest dobrze. Co poza tym, system rozwijania postaci wygląda w miarę sensownie. Można sobie tworzyć własne klasy, tak jak chyba w Modern Warfare. Można sobie tego odblokowywać, różne perki, różne umiejętności. Ja na razie nie mam tych rzeczy za dużo jakby zdobytych, bo tam się tutaj zdobywa punkty, potem jakieś punkty odblokowania dochodzą, gdzie się wybiera, co się chce odblokować. Nie mam tego na razie za dużo, ale wygląda to w miarę normalnie, w miarę sensownie. Serwery wyszukują się w sumie bez problemu. Nie ma wyszukiwarki z przeglądarki serwerów, to podobno jest wada generalnie. Natomiast mi to nie przeszkadza. Gra wyszukuje bardzo w sumie szybko ludzi do gry. Wszystko się dzieje bezproblemowo. Jak na razie dla mnie tutaj nie ma jakichś znaczących minusów. Także to też chyba na plusach dla mnie na razie. No i dobra, możesz sobie popatrzeć, jak mi tutaj idzie, bo tutaj akurat szło mi dobrze. No tak jak mówię, przede mną daleka droga, żeby zacząć umieć w to grać, żeby móc pokazywać gameplay chociaż na takim poziomie, bo 10 poprzednich po prostu dostało status delayed na moim komputerze i wylądowały w koszu, bo to była lipa. Ale ciągle grało mi się sympatycznie, ciągle mi się chciało grać dalej i z obecnych gier multiplayer to zdecydowanie chyba najciekawsze są Call of Duty, ten Black Ops właśnie i Battlefield trzeci. I reszta jest chyba daleko, daleko w tyle jak na razie. Są darmowe produkcje, które są ok, są lepsze, są gorsze. Natomiast ogólnie odstają poziomem od tych dwóch pozycji. A Medal of Honor Warfighter jest dla mnie grą dużo gorszą, szczerze mówiąc. Okej, to chyba by było na tyle. Tutaj macie wynik 9 na 6. No to jest to, co mi tutaj w miarę jako tako wyszło. Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że kolejne gameplaye będą na pewno na moim kanale. No i jakieś dalsze takie opinie, już mniej na świeżo, a bardziej może wyważone i bardziej może stonowane, jak pogram dłużej. Bo to jak to mogę, na razie to jest takie pierwsze spojrzenie, nie recenzja, nie ocena, tylko po prostu takie pierwszy rzut oka i to nocny na Black Ops 2, na Call of Duty Black Ops 2. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że sami sobie wyrobicie też opinię na temat tej gry, bo tak jak mówię, dla kogoś, kto grał dużo w Call of Duty, ja nie mogę być żadną wyrocznią. No nic, cześć, trzymajcie się, na razie.